Witajcie! Cześć. Dzisiaj szósty dzień wyzwania. Pierwszy raz, nie, drugi raz już wchodzę na żywo, bo jeden raz robiłem sam. Aż się, jeśli będę się trochę gdzieś tam jąkał, to po prostu przede mną jest gwiazda. Moim największym osiągnięciem myślę, że bieg 24-godzinny, gdzie przebiegłam 180 km, można powiedzieć, naprawdę w debiucie, bo przygotowywałam się nie do tego biegu, tylko bardziej pod maraton, więc wybiegania były dość krótkie. Więc tutaj z tego jestem bardzo dumna. Zajęłam czwarte miejsce na mistrzostwach, jako jestem czwartą kobietą w Polsce. Cześć, Kaniu. Cześć. Jesteś po prostu motywatorem dla wielu osób, bo późno zaczęłaś w sumie tak trenować. No, nie jesteś zawodniczką, że tam nie. Od kilkunastu lat i co nie? No nie, od roku praktycznie, od czterech lat biegam, a od roku trenuję i tak bardziej intensywnie, już tak pod zawody, tak? Ale rozpoczęłam bieganie w wieku 40 lat, wcześniej nic nie robiłam sportowo, także uważam, że rozwijam się bardzo dobrze. I wszystko podąża ku dobremu, ku lepszemu. No, właśnie, najważniejsze jest, żeby po prostu zawsze gdzieś tam, nie jakoś mocno, bo dzisiaj też tam mówiliśmy trochę o kontuzjach wcześniej, ale nie na tym polega. Spotkaliśmy się po to, żeby pokazać Wam, że możemy wszędzie uprawiać sport. Nie byle jakie miejsce, bo Akademia Wychowania Fizycznego za nami puchary. I czerpać z tego radość jeszcze. W ogóle chciałem od razu pokazać, bo tutaj ten puchar to nie jest dodatek do tej ścianki, tylko to jest właśnie ten puchar, który przyjemność, przed którą mnie dotykamy, tak. To jest ten puchar właśnie mistrzostw Polski kobiet w biegu 24 godziny. 11 mistrzostwa Polski. Tak jest. Zobaczcie, naprawdę nie byle jaki, to właśnie tak z dookoła, o tak. W ogóle jak się, Haniu, zapatrujesz na takie ćwiczenia na siedząco, bo niektórzy mówią, ale tam... Absolutnie, wszystkie ćwiczenia są bardzo dobre. Nawet na zwykłej ławce wzmacniają mięśnia. Nie tylko, że trzeba biegać, ruszać się, ale przecież każde ćwiczenie... Znaczy, bo ja też właśnie chcę to pokazać, że nawet dla wyczynowców, którzy na przykład mają kontuzję, nie? O i co, tydzień nie będzie nic robił? Nie, nieprawda. Trzeba coś chcesz wykonywać, te mięśnie cały czas wzmacniać, bo bez wzmacniania to niestety. Okej, podpuszczamy sobie trochę. Dzisiaj będziemy robić trochę ćwiczenie na mięśnie brzucha. No to też chwilę. Finiszujemy, robimy szybciej. Dobra, okej. I teraz klasyczne podnoszenie nóg skłony, zapieramy się mocno na krześle, nogi razem, złączone i klasyczne brzuszki po prostu ze skłonem, czyli tak. I czujemy, jak nam ten mięsień brzucha pracuje. Niestety mocny korpus dla biegacza jest ważny. To podstawa. Nie zapominaj o oddychaniu, bo niektórzy... Podnosimy ręce do góry i będziemy robić skłony. Też nogi bardzo krótko, tak? One trochę są odrywane i robimy skłony z lekkim unoszeniem nóg, żebyśmy czuli właśnie mięśnie brzucha, żeby nam pracowało, tak? Czyli skłaniamy się, tak? I lekko staramy się podnosić te nogi na ile się da, wtedy będziemy czuli, że nam tutaj mięśnie brzucha pracują. Wtedy ten będzie miało sens i poprawnie wykonane. Czuję. Ja nie chcę właśnie tam się wypowiadać. Okej, jest 10 na pewno i od razu przechodzimy do kolejnego, czyli skłon. Mamy blisko siebie łokcie, blisko siebie, tak, zgięte i tak jakbyśmy chcieli się, wstajemy i tak jakbyśmy chcieli się mocno podepchać, tak? Odpychanie. Cała nam fajnie czarka tutaj pracuje. I cały właśnie górnowy, nie? Czujesz? Czuję.
wszystko czuję. Można sobie to zrobić, bo pokazujemy tak, super. Prosta, ale tak jak mówię, mamy na przykład butelkę z wodą, nie? I możecie sobie wziąć takie dwie butelki z wodą i zrobić sobie obciążenie, nie? To wtedy jeszcze to bardziej. To wtedy najlepiej mam na dwie ręce. 8, 9 i 10. Bierzemy sobie, mamy zawsze jakąś bluzę, nie? Zbijamy sobie tą bluzę. Jak na przykład mamy? Unosimy ją w górę, siebie. Na szerokość tutaj, tak jakbyśmy sztandy trzymali, co nie? Tak. O, i zaczynamy po prostu z ćwiczeniem. Też to samo, co robiliśmy też z pokrojeniem, tylko że do przodu i też nogi. Też nogi, żebyś czuła właśnie do góry, tak, żebyś czuła ten brzuch, nie? O to chodzi. A jest trochę ciężej niż jak robiliśmy ten, bo musimy utrzymywać cały czas tą tutaj taką boczną. Znaczy te ręce, żeby były takie rozwarte. 7, 8, 9 i 10. Teraz cały czas trzymamy się. Okay. Oczywiście też chciałem właśnie robić w takich 30-45 sekund bloki, 10 sekund przerwy, żeby już minęło te 10 sekund. I teraz zaczynamy. Prawy łokieć do lewego kolana. Czyli z pokrywaniem się tak. Unoszenie nogi i raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. I siedem. I osiem. I dziewięć. I dziesięć. Możemy jeszcze raz powtórzyć, żeby... Bardziej takie ćwiczenie. Ktoś z nami tam ćwiczy. Dajcie znać, pokażę. I okej, zrobiliśmy więcej, nie? No ale. Jeszcze jedno ćwiczenie. Czyli podnosimy rękę prawą, zaczynamy od prawej. I tak samo, ta sama noga. Ta sama noga na widzie. Na tą stronę, a ręka na stronę. I skończyliśmy ćwiczenia. Aniu, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Tętno trochę podniesione, ale ogólnie, no, cóż, dla mnie to trening. Tu cię będę kontrolował, bo się garbisz. Trzymaj tą sylwetkę. No, ładnie. Słuchajcie, bardzo fajnie się mi ćwiczyło. Mam nadzieję, że tobie też, Aniu. Jeszcze jak najbardziej dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, porobiliśmy ćwiczenia i się w ogóle nie ruszyliśmy z krzesła. Tylko na krześle, a my poćwiczyliśmy. Trochę rozciągnięte mięśnie, rozluźnione. Dziękuję bardzo wszystkim i dziękuję, Haniu, że przyjęłaś wyzwanie. I ja rzucam wam to wyzwanie, żebyście też walczyli z każdym najmniejszym. Podchodzi też w tym wyzwaniu o systematyczność. Też żeby, ja często też chciałbym tak szybko powiedzieć, jak wygląda, bo samo nagranie jest, nie zajmuje czasu, ale później na przykład zmontowanie, zrobienie tego filmu, to też jest kolejne wyzwanie, żebym wrzucił i jak mówicie, żebym wrzucił tam na czas. Pomyślcie sobie, że ja tam po prostu robię, montuję, ktoś mi jeszcze pomaga, więc to się schodzi. Także, ale ćwiczenia są codziennie wykonywane. Systematycznie. Dokładnie. Dziękuję, Haniu.